Co jakiś czas słyszymy o wyciekach danych osobowych, zaczynamy się obawiać kradzieży tożsamości. W zasadzie traktujemy jako coś wręcz mitycznego nasz numer PESEL, który generalnie mamy przypisany jeden na całe życie. Dzisiaj czas pokazać Państwu, w jaki sposób można ten numer PESEL zastrzec, ale przede wszystkim zaczniemy od elementu o wiele bardziej zatrważającego, czyli tego, który samo zastrzeżenie numeru PESEL w zasadzie niewiele daje. Witam serdecznie. Jak zastrzec numer PESEL i dlaczego to niewiele daje? Czyli znów tradycyjnie o tym, jak posłowie dupy dali, a zapłacimy za to wszyscy. Drodzy Państwo, rząd umożliwił każdemu obywatelowi zastrzeżenie numeru PESEL, by ograniczyć skutki kradzieży tożsamości, zwłaszcza w postaci wyłudzonych kredytów i innych strat finansowych. Powiem Państwu jedno, samo zastrzeżenie może okazać się prawdziwą pułapką. Generalnie zaczynamy wtedy... Czy będziemy żyć w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni? Dzisiaj pokażę, że wpis do rejestru zastrzeżeń generalnie gucio daje. Cały problem polega na tym, że pokażę kilka możliwości obejść tego problemu. Mało tego, wykażę, co się dzieje, jeżeli my zastrzeżemy PESEL, w którym momencie zaczynamy sami mieć z tego tytułu pewne nieprzyjemności. I mało tego, okazuje się, że ustawa, którą wprowadzano, możliwość zastrzeżenia PESEL jest tak dziurawa, że chciałbym powiedzieć, Bóg mi świadkiem. Sikora lista świadków jest już zamknięta. Że chciałem przez nią przejść w całości. Przeszedłem, rzeczywiście. Natomiast okazuje się, że wrzucono tam i kwestię rejestracji pojazdów i generalnie stworzył się jeden wielki bajzel. Pamiętajcie o jednym. Jeżeli ktoś chce zastrzec PESEL, będzie się przez to czuł lepiej, to zdecydowanie powinien to zrobić. Co zyskujemy? Zyskujemy jeden najważniejszy element. My dokonaliśmy, czy dopełniliśmy należytej staranności, tylko w normalnym państwie od ofiary nikt nie będzie żądał tego, aby udowadniała, że nie jest wielbłądem. Oczywiście żyjemy w zupełnie innym państwie i to ofiara musi się martwić o swoje problemy, a nie przestępca czy... ktoś, kto jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Powiem również jeszcze jedną rzecz i we wtorek albo w środę to będzie chyba jeden z najtrudniejszych odcinków na tym kanale, bo okazuje się, że analizując całą sytuację dotarłem do dokumentów, które czy też aktów prawnych, które ukazują nasze państwo w zupełnie innym świetle. My martwimy się o to, czy policjant może nas legitymować, w jakiej sytuacji, kiedy i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że nasi kochani, miłościwie nam panujący posłowie doprowadzili do tego, że przedstawiciele niektórych firm prywatnych mają większe uprawnienia niż policja, prokuratura i sądy razem wzięte. W związku z powyższym będzie sympatycznie. Nie muszę wam mówić, co się stało w naszym ukochanym miasteczku. Plony spalone, sklepy splądrowane, ludzie się rozpierzchli, bydło zgwałcone. A teraz przechodząc do samego już tematu związanego z ochroną PESEL. Generalnie nam wszystkim wydaje się, że jest to klucz do wszystkich naszych danych osobowych i poniekąd tak, w każdym razie. Od 17 listopada 2023 roku wprowadzono rejestr zastrzeżonych numerów PESEL i wpisy do niego. Natomiast, żebyście Państwo wiedzieli, to banki i instytucje pożyczkowe aż do końca praktycznie maja przyszłego roku mogą udzielać kredytów i pożyczek, nie sprawdzając, czy podany przez aplikującego numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze. To, że każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL, to oznacza tylko tyle, że od 17 listopada rozpoczął działać rejestr zastrzeżeń. Jeżeli ktoś myśli, że on wyeliminuje zagrożenia, to drodzy Państwo, żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej. I nie ma takiej opcji, bo rejestr zacznie działać 17 listopada. Ale tak jak powiedziałem, banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni, czy też notariusze będą mieli obowiązek sprawdzania, czy PESEL ich klienta nie jest zastrzeżony, dopiero od 1 czerwca 2024 roku, teraz tego nie muszą robić, nawet nie mają takiej możliwości technicznej. Bo integracja tych wszystkich systemów informatycznych dopiero się rozpocznie. Ale to jest, drodzy Państwo, nic. Analizując
ustawę, na której to wszystko się opiera, już nawet nie miałem sumienia, aby zapamiętać jej nazwę, więc jest gdzieś nam z tyłu, co jakiś czas się pojawia i różne kwiatki z niej. Ale między innymi jest sytuacja, w której jeżeli system nie będzie działał dłużej niż 15 minut, to pan notariusz na przykład ma możliwość dokonać czynności notarialnej albo jej nie dokonać. Mało tego, bank może udzielić pożyczki, ale nie musi. Firma pożyczkowa może w takim wypadku udzielić pożyczki, ale nie musi. Czyli efekt jest taki, że w zasadzie nasza banda banda posłów uchwaliła akt prawny, który w zasadzie jest zrobiony typowo pod publiczkę i mało tego, jest o wiele bardziej szkodliwy niż komukolwiek się wydaje, bo daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Bo nawet po tym 1 czerwca 2024 roku, kiedy już ten rejestr zastrzeżeń numeru PESEL będzie działał tak jak powinien, przynajmniej w zamyśle, ale on będzie działał tylko w kilku ściśle określonych przez przepisy przypadkach. Bo ustawa, na podstawie której powstał, sama nazwa tej ustawy o ograniczaniu niektórych skutków kradzieży tożsamości, to mamy sytuację, w której z jednej strony mamy obowiązek sprawdzenia, czy numer PESEL nie jest zastrzeżony i muszą to, tak jak powiedziałem, robić banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni. Tylko te firmy będą odpowiadać z mocy prawa za skutki fałszerstw, gdy o obowiązku sprawdzenia PESEL na przykład ktoś z nich zapomniał, a sam numer na przykład był tam zastrzeżony. Pozostaje, drodzy Państwo, jeszcze tak naprawdę masę innych elementów, gdzie ustawodawca zostawił przestępcom pole do popisu w zasadzie nieograniczone. Powiedziałbym, no to jest tak jak z tym kotem, który idzie przez Saharę i mówi, no nie ogarniam tej kuwety. Czyli mówimy o tak szerokim elemencie. Czyli można powiedzieć, że gdybyśmy wzięli pod uwagę, już zostając przy tej pustyni, to chociażby malutką piaskownicę, to ta ustawa reguluje jedno ziarnko piasku. Mamy sytuację, w której na przykład ten skradziony PESEL, my mamy go zastrzeżony, ale on i tak nas nie będzie chronił. Bo chociażby, drodzy Państwo, wszystkie umowy z konsumentem, w którym dochodzi do wydania na przykład towaru albo wykonania usługi, a zapłata na przykład następuje później. Przecież tam generalnie nie ma nawet potrzeby posługiwania się numerem PESEL. Cały dowcip z tym wszystkim polega na tym, że żyjemy w państwie, które usilnie usiłuje w nadmiarze i to wbrew konstytucji zdobywać u nas dane. I potem w momencie, jak dochodzi do jednego, drugiego ataku przestępczego, to nagle ci, którzy są za to odpowiedzialni, to mają obsraną zbroję. I to nie na zasadzie, że będą odpowiadać przed pokrzywdzonymi. Tylko na tej prostej zasadzie rzeczy on jutro będzie miał robotę, ale śpijcie spokojnie, pokazał przecież minister Sasin, że można dać dupy i dalej pracować. Przecież to jest polityka, to są samorządy i tak dalej, prawda? W każdym razie wyobraźcie sobie Państwo inny przykład. Czyli chociażby najem mieszkania, najem samochodu, wynajem chociażby sprzętu budowlanego. Wypożyczony samochód na cudze nazwisko może zostać przecież zniszczony, wywieziony na wschód na przykład, czy generalnie skradziony. I co? Właściciel tego samochodu będzie dochodził roszczeń od właściciela numeru PESEL, którym się złodziej czy oszust posłużył. Miał możliwość sprawdzenia w bazie zastrzeżonych numerów PESEL? No nie miał. A teraz pytanie, czy jest opcja wyłudzić towar? Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś na Wasz numer PESEL zakłada chociażby jednoosobową działalność gospodarczą, następnie zawiera szereg różnych atrakcyjnych umów z hurtowniami na przykład, czy z innymi firmami, bierze faktury z odroczonym terminem płatności, nagle złodziej się ulatnia i do kogo przychodzą? Przecież tylko i wyłącznie do właściciela numeru PESEL. Proszę nie zapominać, że CIDG jest również rejestrem prowadzonym przez państwo i nie ujętym w tej ustawie. Czyli kolejny przykład, jak politycy robią loda przestępcom. I teraz jeszcze ciekawszy przykład. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast iść z tym i ryzykować zastrzeżenie, że ktoś zastrzegł numer PESEL, zakładam na kogoś działalność gospodarczą, jednoosobową, uzyskuję NIP, numer identyfikacji podatkowej.
I bank już mnie nie będzie weryfikował po PESEL-u, tylko po NIP-ie. A skoro jestem w tym momencie weryfikowany po NIP-ie, to oznacza, że bank ma mój PESEL i nie bierze go pod uwagę. Czyli efekt: ustawodawca chciał zabezpieczyć osoby, które nie do końca siedzą w temacie, jeżeli chodzi o ochronę swoich danych osobowych, czy też nie wiedzą, jak to zrobić. I zrobił to tak, aby nic nie zrobić, ale móc przed wyborami się elegancko pochwalić, bo przecież ta ustawa była uchwalana w lipcu. I zmartwię Państwa z jeszcze jednym elementem. Przestępcy wcale nie muszą wykorzystać skradzionego PESEL-u do wyłudzenia kredytu na konsumenta. Tak jak powiedziałem, mogą wykorzystać NIP, mogą zakładać spółki, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba sobie jasno powiedzieć, to zastrzeżenie numeru PESEL może i jest z gruntu potrzebne i właściwe, ale zostało zrealizowane po polsku. Czyli nie mamy żadnej akcji edukacyjnej, wręcz przeciwnie. Próbuje się nam wmówić, tak jak z tymi pieszymi na przejściach do pieszych, którzy zawsze teoretycznie mają pierwszeństwo do momentu, w których ich nie przejedzie. I tu jest dokładnie to samo. Więc nie dajcie się Państwo zwieść pozorom. I pilnujcie jednak tego, że jeżeli ktoś posłuży się Waszymi danymi, to to już nie są przelewki i trzeba reagować czym jak najszybciej. Masz przejebane. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. I to tyle. W takim razie pora przejść do tego, jak zastrzec numer PESEL, jeżeli komuś z Państwa przyjdzie to do głowy. I nie liczy na to, że na przykład będzie potrzebował wybrać gotówkę w wysokości co najmniej trzykrotności najniższej krajowej. Bo wtedy bank też mu nie wypłaci, bo jest PESEL zastrzeżony. Nawet jak go w banku odblokuje, to i tak musi minąć pewien czas, nie wybierze gotówki, nie dokona innych czynności prawnych. Może to komuś pasuje, nie ma problemu, zawsze można odblokować, jeżeli się o tym wie. A dodatkowo, tak jak powiedziałem, jest ta kwestia dochowania należytej staranności. Z naszej strony łatwiej udowodnić, że padliśmy ofiarą przestępcy, więc dlatego w poprzednim odcinku powiedziałem, warto to zrobić. I teraz tak, osoby, czy ci z Państwa, którzy w miarę orientują się, jak korzystać z komputera, najprościej rzeczywiście wejść na stronę rządową, linki gdzieś są albo tutaj w formie tych tradycyjnych memów, albo w opisie odcinka. I to mamy jeden z elementów. O tyle prosty, że w tym momencie można się zalogować, wejść przez swój profil zaufany, mamy możliwość zrobić to bez kolejek z domu. Sam program prowadzi krok po kroku, więc może nawet nie chodzi o to, aby wchodzić w ten element aż tak dogłębnie. Ale jest część z Państwa, którzy nie do końca dobrze się czują, jeżeli chodzi o komputery, nie chcą tego robić, wolą żywy kontakt. I w takim wypadku, również na tej stronie, można wydrukować z tej strony formularz, ale również można sobie po prostu bezpośrednio podejść do chociażby urzędu gminy i nawet urzędnik za nas to zrobi. Wreszcie, pewien taki plus w tym wszystkim, to strona bezpieczne-dane.pl i można sprawdzić, co jeżeli chodzi o nasze dane wyciekło, czyli generalnie zawsze mówimy, że wszystko. Sam formularz, jeżeli zdecydujemy się na to, że zrobi to za nas urzędnik, również nie wymaga w tym momencie jakichś dodatkowych nakładów ciężkiej pracy z naszej strony. Czyli pod tym względem sam system działa dosyć, byśmy powiedzieli, prosto. Bo zastrzeżemy swój numer PESEL zarówno poprzez aplikację bankową, zarówno w tym momencie na poczcie, zarówno w urzędach gminy, czy przez stronę internetową. Jeżeli boimy się sami wypełniać dane, a tak jak widać czy pokazuje, nie jest tego aż tak dużo. Nie jest to trudne do wypełnienia. Nawet jeżeli działamy przez pełnomocnika, to nie trzeba, że tak powiem, aż tak dogłębnie i uczciwie pisać na temat, że tak powiem, przyczyny, dlaczego nie jesteśmy w stanie sami to zrobić. Myślę, że to tyle, bo nie można się skupiać na PESEL-u codziennie. Jeżeli miałbym powiedzieć coś, co miałoby być optymistycznym akcentem, to tyle chyba kazania soboty dzisiejszej, czas na ofiarę. Nie no, żartuję. Chyba, że ktoś z Państwa chce skorzystać z Patronite'a, to zapraszam, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, trzymajcie się i tradycyjnie do zobaczenia we wtorek, środę.